Witam wszystkich. Czas omówić kwestię zakupów sprzętu pancernego dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Postaram się tutaj zaprezentować moją opinię. Będę też nieco krytyczny, bo część tych zakupów jest niejednoznaczna. Mam pewne swoje zastrzeżenia, pomimo że ogólnie zakupy te należy ocenić raczej pozytywnie. Zacznijmy od czołgów. Do Polski docierają już pierwsze egzemplarze czołgów M1A2 Sep V2, które zostały wypożyczone w ilości 28 sztuk do celów szkoleniowych od US Army. Jest to bardzo dobra wiadomość. Teraz, gdy nagrywam ten film, prawdopodobnie większość, jeśli nie wszystkie, powinny być już w Polsce na poligonie w Biedrusku pod Poznaniem. No i powinno rozpocząć się szkolenie załóg. Wygląda też na to, że czołgi te są po remoncie generalnym, a więc praktycznie niczym nowe wozy. Oczywiście otrzymały także nowe malowanie. Bardzo dobrze, lepiej dostosowane do naszych warunków. I tutaj taka moja uwaga. Ciekaw jestem, czy te wozy... Już u nas nie zostaną na stałe. W zasadzie nie byłoby złym pomysłem, gdybyśmy ostatecznie je po prostu odkupili od Amerykanów. Skoro mogliśmy kupić zarówno używane M1A1S, jak również nowe m 1 V3, także i odkupienie tych wozów raczej nie powinno być większym problemem, jeżeli oczywiście Amerykanie by się zgodzili. No i kolejna sprawa. Kupujemy także 116 używanych M1A1SA. Wozy te są nadal nowoczesne, nie powinny być specjalnie zużyte. Wozy mają dotrzeć do nas w przyszłym roku. Podejrzewam, że takie terminy dostaw mogą wynikać z faktu, iż czołgi te zostaną zarówno wyselekcjonowane, a więc wybrane zostaną te w najlepszym stanie technicznym. Jak również przejdą one przeglądy, oraz najprawdopodobniej także remonty generalne. Co istotne, czołgi te dostajemy jako takie za darmo. Płacimy jedynie za ich rozkonserwowanie oraz przywrócenie do służby. To przywrócenie do służby może właśnie oznaczać także poddanie przeglądom i remontom, tam gdzie to jest wymagane. Pamiętajmy, że wozy te były zakonserwowane, a więc część elementów w ogóle mogła być z nich wymontowana, na przykład jeżeli chodzi o napęd, jeżeli chodzi o część elektroniki. Z czołgami dostarczone zostaną wozy, wsparcia, pakiet logistyczny, części zamienne i amunicja. Warto także zaznaczyć, iż już teraz planuje się z czasem zmodernizowanie tych 116 czołgów M1A1SA do standardu M1A2SEP V3. Jest to bardzo dobra informacja i świadczy o tym, że w MONI, w wojsku, ktoś myśli perspektywicznie o pozyskiwaniu czołgów rodziny M1 i ich unifikacji do jednego standardu. Także tutaj, jak najbardziej osobom odpowiedzialnym za te zakupy, należą się po prostu brawa. Jest to dobrze zrobione, dobrze przemyślane. Zdecydowanie dużo lepiej widać wyciągnięto wnioski niż przy zakupie czołgów Leopard 2. I w zasadzie to samo można by zrobić z owymi 28 czołgami M1A2 SepV2, które na razie wypożyczamy, a potencjalnie, jak już wspominałem, moglibyśmy starać się o to, by je kiedyś odkupić i również zmodernizować do jednego standardu. No, i rzecz jasna, w końcu mówimy o dostawach zamówionych 250 całkowicie nowych M1A2 SEP 3 Jak to wygląda, jeżeli chodzi o terminy? Dostawy 28 czołgów M1A2 SEP 2 są już realizowane w tym roku. Dostawy 116 czołgów M1A1SA mają być realizowane w latach 2023-2024, ewentualnie do 2025 roku. Natomiast dostawy 250 czołgów M1A2 SepV3 mają być realizowane w latach 2024-2026. Dlaczego wspominam tutaj o roku 2024? Dlatego, że najprawdopodobniej pierwsze egzemplarze tych 250 czołgów M1A2 SEPv3 mają w, zacząć wyjeżdżać z fabryki właśnie w roku 2024. Natomiast dostawy do Polski to będą raczej lata 2025-2026. Przy założeniu, że będziemy mieć tylko czołgi M1A1 SA i M1A2 SEPv3, daje nam to 366 czołgów M1 Abrams w wojsku polskim na chwilę obecną ale przy założeniu, iż odkupimy owe 28 czołgów M1A2, SEPV2 daje nam to łącznie 394 czołgi tego typu jeżeli byśmy odkupili te 28 maszyn także dałoby to nam pełne 6 batalionów czołgów po 58 maszyn każdy czyli 348 maszyn używanych operacyjnie Plus 46 czołgów w rezerwie do szkolenia jako uzupełnienie strat, byłby to niepełny batalion według struktur wojska polskiego. Choć, gdybyśmy z czasem dokupili jeszcze 12 maszyn, dałoby nam to pełny rezerwowy batalion, który mógłby służyć do szkolenia jako rezerwa do uzupełniania strat. Także tak to wygląda. Co istotne, wszystkie czołgi rodziny Emir Abrams mają znaleźć się w 18. dywizji zmechanizowanej. Jest to dobra decyzja z punktu widzenia szkolenia i logistyki, po prostu będzie to wszystko w ramach struktur jednej dywizji. Ale to też powoduje, że trzeba będzie poważnie zastanowić się nad strukturą 18. dywizji zmechanizowanej oraz poważnie zastanowić się nad zmianą klasyfikacji tej dywizji. Bo być może ze względu na ilość czołgów w tej dywizji Uzasadnionym stanie się, aby 18. Dywizję zmechanizowaną przemianować na 18. Dywizję Pancerną. Coś do przemyślenia. Oczywiście to jest w ogóle temat na inny film, jeżeli chodzi o struktury. Przejdźmy zatem teraz do kontraktów z Koreą, które na chwilę, ob na chwilę obecną podpisaliśmy w formie umów ramowych lub umowy ramowej która umożliwi w przyszłości podpisanie umów wykonawczych. Zaczniemy od czołgów K2 i K2PL. W latach 2022-2023 do Polski ma zostać dostarczone 180 czołgów K2 w podstawowej konfiguracji dla armii Republiki Korei. Pojazdy te mają uzupełnić lukę, jaka powstała po przekazaniu Ukrainie ponad 200 czołgów T-72. A także umożliwić przekazanie czołgów PT-91. Z tego co wiemy, przynajmniej pewna ilość PT-91 została już przekazana Ukrainie, ale jeszcze nie wszystkie i przynajmniej do pojawienia się nowych maszyn, wszystkie PT-91 nie zostaną przekazane Ukrainie. Zresztą tutaj w ogóle jeszcze warto wspomnieć o pewnym aspekcie. Mianowicie wygląda na to, że proces remontów i modyfikacji czołgów T72 nie został przerwany. To znaczy z naszych magazynów chyba zbierane jest wszystko, co się da i zakłady mechaniczne, bumar, łabędy, co się tylko da, mają wyremontować i jeżeli jest to możliwe, zmodyfikować do standardu T72 M1R. I wozy te ostatecznie też trafią na Ukrainę. Podobnie jest z, z czołgami PT-91, te również y, mają być remontowane. Z czasem oczywiście także trafią na Ukrainę w całości, y, ale wygląda na to, że ktoś tutaj zaczął myśleć, y, i być może y, o czym zresztą mówił prezes y, polskiej grupy zbrojeniowej, pan Sebastian Chwałek. Że być może polski przemysł w ogóle zajmie się remontami, serwisem i być może także modernizacją czołgów pochodzenia radzieckiego dla Ukrainy, właśnie. Ukraiński przemysł zbrojeniowy potężnie ucierpiał z powodu działań wojennych. On się bardzo szybko nie podniesie, i tu jest szansa dla nas. Możemy po prostu w ten sposób. Pomagając Ukraińcom także e, no i zarobić, bo oczywiście, czy to Ukraińcy z własnej kieszeni, czy też ze środków e, pomocowych, e, ze społeczności międzynarodowej, będą za to płacić, e, jak również no, będzie to utrzymywanie pewnych kompetencji dla polskiego przemysłu. Zresztą Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby y, oczywiście nie mam tutaj 100% pewności, to jest jedynie spekulacja z mojej strony, ale naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby y, przynajmniej część ukraińskich specjalistów y, z tamtejszej zbrojeniówki już tutaj w Polsce pracowała i polski przemysł y, duże ilości ukraińskiego sprzętu remontował, y, być może przygotowywana jest także jakaś modernizacja tego sprzętu, jeżeli będzie to możliwe. Dlaczego nie? Bardzo dobrze, dobrze, żeby o tym myślano i żeby w tym kierunku szła współpraca. Natomiast od 2026 wedle obecnych planów mają być dostarczane czołgi K2. PL i tutaj sytuacja jest niejasna. Po pierwsze, łącznie wyprodukowanych i kupionych ma zostać 820 czołgów K2PL, a więc łącznie planowane jest zakupienie 1000 czołgów K2 i K2PL. Z jednej strony mamy propozycję Hyundai Rotem w postaci od nowa de facto zaprojektowanych skorup kadłuba i wieży, co już często omawiałem i mi się ten projekt bardzo podoba. A więc... Kadłub został wydłużony, zwiększono ilość kół nośnych, przeniesiono stanowisko kierowcy do osi wzdłużnej kadłuba. Stary magazyn kadłubowy na amunicję na 24 naboje, który nie był izolowany, zostałby zastąpiony dwoma mniejszymi magazynami z pełną izolacją i sklepami wydmuchowymi po obu stronach stanowiska kierowcy. Oczywiście, zarówno wieża, jak i kadłub miałyby cięższe opancerzenie, w tym także te boczne. Natomiast z tego, co mówił rzecznik agencji uzbrojenia pan pułkownik Płatek, no przynajmniej wstępnie K2PL wyglądałby bardziej jak proponowany Norwegii K2NO, czyli po prostu zwykły K2 z dodatkowym opancerzeniem, systemem aktywnej obrony itd. I tutaj tego K2NO możecie na tej fotografii zobaczyć, on stoi sobie tutaj po środku. I bardzo dobrze, że jest to wóz z dodatkowym opancerzeniem, natomiast on nie ma pełnej izolacji amunicji, niestety. Yy, I nie jest tak ciężko opancerzony jak proponowany K2PL. Yy, więc no. no z, z jednej strony wydaje się, przynajmniej na razie, że MON i wojsko rezygnują z tej koncepcji, którą tutaj oferuje Hyundai Rotem. No tutaj lepszy slajd. Eee, tego cięższego K2PL zamian optując za czymś podobnym do K2NO. Także ze względu na to, że te 180 zwykłych K2, które mamy kupić e, ma zostać także docelowo zmodernizowanych do standardu K2PL. A więc jeżeli K2PL wyglądałby tak jak tutaj ta propozycja, ten projekt na tym slajdzie no to modernizacja de facto jest niemożliwa. No, no Chyba, że jako modernizację traktujemy wyprodukowanie nowej skorupy i po prostu przełożenie do niej e, poszczególnych e, komponentów, takich jak armata, system kierowania ogniem, automat ładowania itd. Tak tak e, są, są w zasadzie dwie opcje. E, albo K2PL będzie w całości wyglądał jak K2NO albo będziemy mieć różne serie produkcyjne. Tak na przykład pierwsze K2PL będą zbliżone do k 2 no, a kolejne już będą bliższe wizji prezentowanej przez Hyundai Rotem. to by wyglądało bardzo podobnie do tego co robi Turcja z showgem Altai. tak? Czyli mamy najpierw Altai T1, który nie ma pełnej izolacji amunicji w, tym tej, w tej w kadłubie, a potem mamy już Tą zasadniczą serię produkcyjną, czyli oznaczoną jako Altaj T2, która ma mieć pełną izolację amunicji oraz inne e, istotne ulepszenia. E, jaka jest moja opinia? No, nie podoba mi się to, że idziemy na takie kompromisy, bo to nie jest czas na tego typu kompromisy, moim zdaniem. E, moim zdaniem, powinniśmy całkowicie iść w propozycję e, Hyundai Rotem, czyli tego. E, k 2 który oni prezentowali w formie modeli oraz renderów 3D i po prostu poczekać, nawet jeżeli opracowanie i dopracowanie tej konstrukcji będzie trwało do 2028 czy do 2030 roku. Myślę, że możemy sobie pozwolić na takie poczekanie. Przypomnę, po zakupie co najmniej 366 M1A2 2 v 3 no bo tutaj już jako tm 1 na 2 seph 3 doliczam także TM1A1-SA, które mają zostać zmodernizowane. 180 standardowych K2 oraz posiadając i modernizując 247 czołgów Leopard 2 w zasadzie niemalże w pełni zaspokoimy potrzeby dla czterech dywizji. A tworzenie dwóch kolejnych dywizji odłóżmy sobie właśnie na lata po roku 2030, kiedy rozpoczniemy wdrażanie czołgu K2PL. Do tego czasu okrzepniej sprawdzi się pomysł ochotniczej, zasadniczej służby wojskowej zobaczymy czy to się sprawdza czy być może trzeba faktycznie wrócić do obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej zobaczymy jak projekt K2PL będzie się rozwijał, zobaczymy jak rozwiną się inne projekty będzie już wdrożony do produkcji Borsuk zresztą do kwestii BWP zaraz przejdziemy można by poczekać także takie jest moje stanowisko Natomiast, oczywiście, biorę pod, uwa pod uwagę fakt, że Ministerstwo Obrony Narodowej i wojsko mają więcej informacji, w tym wywiadowczych, i stąd być może takie, a nie inne decyzje i pośpiech. No niestety, tutaj, coś wielokrotnie powtarzam, e, mści się na nas 30 lat zaniedbań, nic nie robienia, e, czy też zakupów homeopatycznych. E, i, I tak to po prostu wygląda. Cóż, pożyczki. Pożyjemy, zobaczymy, jak ostatecznie to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o BWP, tutaj mogę uspokoić. Borsuk nie jest zagrożony. Trwają już badania kwalifikacyjne pierwszego prototypu. Wkrótce powinny dołączyć do niego kolejne cztery prototypy. Ogólnie zapotrzebowanie na borsuki ocenia się na około 1000 do 1400 sztuk samego tylko wariantu BWP, nie mówiąc tutaj o wersjach specjalistycznych, także. Tutaj produkcja naprawdę dużej ilości wozów. Bardzo dobrze, że jest to tak planowane. Oczywiście rozważane, zaznaczam, rozważane jest jeszcze obok Borsuka wdrożenie drugiego ciężkiego BWP, który ma bazować na koreańskim AS21 Redback. Eee, tak, dokładnie. To nie będzie dokładnie AS21 Redback jako taki, tylko ma to być jego Spolonizowana wersja rozwojowa. Przy czym na chwilę obecną żadnych wiążących decyzji nie podjęto i nie podpisano jeszcze żadnych umów. Tym niemniej e, obecnie koncepcja jest taka. BWP Borsuk miałyby współprac współpracować z czołgami K2PL, natomiast nowy ciężki BWP, wywodzący się z AS-21 Redback, miałby współpracować z czołgami M1A2 SEP. V3. Warto też dodać, że w założeniach, zarówno Borsuk, jak i nowy ciężki BWP wykorzystywać mają tą samą wieżę, czyli ZTSW 30. Także tak to wygląda w kwestii BWP. Nie wygląda to źle. Zdementowano całkowicie zakup K21. Tam widzimy go w tyle zdjęcia. K21 pływających nie kupujemy. Jeżeli już jesteśmy czymś zainteresowani, to właśnie ciężkim, lepiej opancerzonym AS21, którego wersja rozwojowa uzupełniłaby naszego krajowego Borsuka. Dobrze, przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnych zakupów, czyli artylerii lufowej. Dobrą wiadomością jest, że krab będzie produkowany do 2026 roku. Ma zostać w przyszłości zastąpiony nową armatą samobieżną, ale tutaj jest kilka problematycznych zakupów. Po pierwsze, zakup 48K9A1. Tutaj mam pewne wątpliwości, po co? To znaczy. Ja rozumiem y, argumentację Ministerstwa Obrony oraz Wojska, y, że chcą szybko uzupełnić stany y, po przekazaniu pewnej ilości krabów w Ukrainie. Ale z drugiej strony można po prostu zamówić dodatkowe 48 krabów. Zróbmy takie większe zamówienie y, i niech Huta Stalowa Wola produkuje. No tutaj z drugiej strony pojawia się argument tego, że Huta Stalowa Wola nie ma po prostu mocy produkcyjnych. Ja to rozumiem. Y, ale to nawet y, nawet jeżeli się to przedłuży, no, ja myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem, tutaj zgadzam się e, z wieloma innymi komentującymi, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu produkowanie kolejnych krabów, e, przynajmniej do tego 2026. Od 2026 rozpocznie się wdrażanie e, Arbat Hobbits samobież, samobieżnej K9PL, czyli spolonizowanej K9A2. K9PL miałoby zostać wyprodukowanych około 624 egzemplarzy, i do tego standardu miałoby zostać także zmodernizowanych 48 K9A1. Tutaj, oczywiście, oczywista sprawa: K9A2 będzie mieć przewagę nad krabem i to dość znaczącą w postaci pełnego zautomatyzowania ładowania amunicji do działa. Chodzi tu zarówno o pociski, jak i ładunki miotające. Natomiast Tutaj pojawiają się pytania i słuszne zastrzeżenia. Czy trzeba całkowicie rezygnować z kraba, a konkretnie systemu wieżowego? Bo nośnik jest taki sam dla kraba K91, K92 czy K9PL. Czy udałoby się tak zmodyfikować system wieżowy kraba, aby zaimplementować w nim na przykład zautomatyzowany system składowania i dosyłania amunicji z K92? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Tutaj musieliby się wypowiedzieć inżynierowie pracujący zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie koreańskiej, czy dałoby się te pewne rozwiązania przenieść. Generalnie jesteśmy w bardzo trudnym położeniu. Z jednej strony mści się na nas brak perspektywicznego myślenia, po drugie, co jest, co jest związane z perspektywicznym myśleniem, do kraba nie ma opracowanego pełnego automatu ładowania. Z tego co wiem, opracowano jedynie automatyczne ładowanie pocisków. Ładunki miotające nadal musiały być ładowane ręcznie. To nie jest y, dobra rzecz. Generalnie, jeżeli chodzi o sprzęt bojowy, taki takie jak czołgi, artyleria, y, no powinno się jednak iść w zautomatyzowane ładowanie uzbrojenia głównego. Dlaczego? Dlatego, że mamy problemy demograficzne. Jeżeli mamy mieć dużą ilość sprzętu, no to tych żołnierzy trzeba będzie inaczej poprzydzielać. Tam gdzie załoga jest zredukowana do trzech osób, no jest to zaleta w wypadku problemów demograficznych. Z drugiej strony, no oczywiście, k 92 w formie K9PL oferuje pewien przeskok możli w możliwościach dla naszej artylerii lufowej. Idealną sytuacją byłoby dalsze rozwijanie Kraba na przykład z wykorzystaniem pewnych elementów K92 jak automat ładowania. A następnie, a następnie płynne przejście do produkcji nowej armatochałbicy samobieżnej, która wstępnie otrzymała kryptonim Skorpion, bo już jest planowany następca kraba ten docelowy. I docelowo armatochałbica samobieżna Skorpion yy, miałaby zastąpić zarówno kraba, jak i K9PL. Yy, oczywiście, w wypadku zakupu yy, armatochałbic samobieżnych K9A1 K9PL Dochodzi tutaj także ewentualny zakup pojazdów wsparcia, czyli na przykład widocznego tutaj na zdjęciu zautomatyzowanego wozu amunicyjnego K10, czy też wozów dowodzenia K11. Tutaj na zdjęciu macie jeden z prototypów K9A2, także tak ewentualnie będzie wyglądał K9PL. Z drugiej strony, zauważcie, że no, system wieżowy się troszeczkę zmienił, chociaż nadal jest to rozwinięcie z oryginalnego systemu wieżowego. Z drugiej strony, czy w ten sposób nie dałoby się zmodyfikować skorupy obecnie istniejącego systemu wieżowego kraba? Znowu, nie wiem. Teoretycznie powinno być to możliwe i powinno być to właśnie tak zrobione. Czyli, no, jeżeli już chcemy automat ładowania, a go nie mamy, własne, nie mamy własnej konstrukcji. Bierzemy licencję na ten automat ładowania od koreańczyków i instalujemy go we własnej wieży. No, zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Także jak widać pewne rozwiązania, co do których mieliśmy duże nadzieje, tak jak w wypadku K2PL, mogą ostatecznie wyjść inaczej niż to początkowo zakładano czyli nie tak optymistycznie no, znowu tutaj się dużo mówi o tym że K2PL ma być taką drogą do czołgu już kolejnej generacji wstępnie oznaczonego K3, K3PL który opracowalibyśmy wspólnie z Koreańczykami inne zakupy są dość kontrowersyjne jak w wypadku artylerii chciałbym tutaj na zakończenie zaznaczyć że nie ma tutaj i nie da się tutaj jednoznacznie e, ocenić e, tych zakupów pozytywnie lub negatywnie. E, sytuacja jest bardzo złożona. E, nie ma po prostu prostych odpowiedzi, że coś zrobiono dobrze, coś zrobiono źle. E, a na pewno ja nie chcę tutaj jednoznacznie oceniać e, działań Ministerstwa Obrony. E, podnoszone jest wiele argumentów i w zasadzie wszyscy mają rację. E, tak czy owak, jeżeli chodzi o wojska pancerne i zmechanizowane, choćby realizacja jedynie fazy pierwszej, to jest zakup 366 czołgów M1, 180 K2, oraz zakończenie modernizacji czołgów Leopard 2, pozwoli zaspokoić w zasadzie niemalże w pełni obecne potrzeby w kwestii czołgów i całkowicie wymienić maszyny rodziny T72 i PT91. Podobnie zakupy choćby 1000 BWP Borsuk w kwestii artylerii. Dalsze zakupy są samobieżnych Krab. Nawet jeśli zakup K9PL nie dojdzie do skutku, no to produkcja Kraba będzie mogła być kontynuowana. Także to już będzie plus dla naszych sił zbrojnych. A jeżeli dojdzie do realizacji fazy drugiej, czyli zakupu czołgów K2PL, armatochałbit. Samobieżnych K9PL i ciężkiego BWP na bazie AS21 Redback, no to też siły zbrojne wyjdą na plus. Oczywiście, z tego typu zakupami oprócz szans, związane są też ryzyka, szczególnie dla polskiego przemysłu obronnego. I tutaj nie ma yy, w ogóle yy, co temu zaprzeczać. Ryzyka są. I oczywiście, argumenty, które są w tym kontekście podnoszone, są też słuszne. Ale powtórzę się, znajdujemy się w skomplikowanej sytuacji wynika wynikającej z wielu różnych czynników. Zarówno sami tutaj zawiniliśmy, kłania się, co znowu powtórzę, 30 lat zaniedbań, braku planowania, perspektywicznego myślenia, jak również, no niestety, sytuacja wojenna na Ukrainie, nie tylko na Ukrainie. Y ogólnie sytuacja na całym świecie się pogarsza i musimy być tego świadomi. Niestety, na Europie mści się redukowanie sił zbrojnych do poziomu absurdu w imię oszczędności. Mimo, że siły zbrojne są inwestycją w bezpieczeństwo, no to niestety redukowano to. Popatrzcie, teraz nawet dla państw Europy Zachodniej wyciągnięcie jakiegokolwiek sprzętu z magazynów, z zasobów rezerwowych, jest potężnym problemem. Żeby wspomóc Ukraińców. Niestety, tak to wygląda, i miejmy tego świadomość. Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o kontrowersyjny zakup samolotów FA50, tutaj nie będę się wypowiadał. Nie interesuję się za bardzo lotnictwem, nie czuję się kompetentny. Myślę, że inni komentujący wystarczająco omówili ten temat. Dobrze, więc dziękuję za uwagę. To by było na tyle. No, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Czołem.